Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Siedzę sobie i myślę. Byłam na polu. No, widzieliście we wczorajszym odcinku, co się na polu dzieje. Za chwileczkę też pojadę jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Czy to obsycha, czy gdzieś można już pomalutku wejść. No, ale pracy nam nie brakuje. Miałam wysadzać warzywa kapustne. Seler, por, to wszystko czeka na wysadzenie, bo już jest bardzo ładne, duże. Pomidory chociażby nawet też już czekają na swoją kolej, miały iść do gruntu, no ale niestety tam jest bagno, ja nie wejdę na chwilę obecną. No i tak rozplanowuję sobie dalszą część dnia i bierzemy się dzisiaj za rozlewanie miodu, bo Edziu wybrał już miód. No i mieliśmy go rozlewać dopiero za ze 2-3 dni, jak zrobimy wysadzenia tych naszych warzyw, które na wysadzenie czekały. No ale niestety, nie ma gdzie wysadzać, jest bagno, to bierzemy się za miód. Idziemy do roboty. Nie ma pustych przystoi, my się nie nudzimy. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny miodzik. Jak on pachnie, on wydziela taki swój naturalny zapach i te choboki, bo to się nazywa chobok, to są specjalne baniaki przystosowane właśnie do wybierania miodu, przykryte są i teraz do rozlewania trzeba odkryć, bo gdyby on był zakryty, przy nalewaniu tutaj z kranika, ten miód zasysałby, powietrze by było zasysane i przestałoby lecieć. Musi być odchylony. Miodu, zobaczcie tutaj jeszcze raz, nigdy nie wyczyszczamy na luks. Tutaj są takie resztki drobinek wosku pszczelego z tych od sklepów. I my jesteśmy wielkimi zwolennikami natury. Ten wosk to jest bezcenne lekarstwo na zapalenie w jamie ustnej, na afty. Jeżeli ktokolwiek ma z tym problem, to powinno się taki plaster miodu, rzuć miód z plastra. Właśnie substancje zawarte w takim plastrze mają zbawienne działanie lecznicze na dziąsła, zapalenia dziąseł, na bóle zębów, na afty. To co prawda zęby zaklei, bo to zakleja, ale naprawdę leczy. Nie ma żadnych problemów, zwłaszcza dzieciom powinno się to dawać. Dlatego nie wyczyszczamy go. Sita czyszczą z grubsza, żeby nie było tam, powiedzmy, pszczoły, bo nieraz i pszczoła się trafi, wiadomo jak to jest przy miodobraniu, ale te takie drobineczki gdzieś tam się jednak przemycają i my tego nie usuwamy w miodzie później, w słoiku. Zobaczcie, takie drobineczki sobie pływają, co prawda one wyjdą pod powierzchnię, bo miód wypycha wszystko, co w nim się znajdzie, on wypcha do góry, ale mimo wszystko to się znajduje. No i teraz nalewanie miodu. Słoiki muszą być czyste i pokrywka muszą być nowiutkie. To jest święte. Pokryweczki oczywiście już u mnie tradycyjne. Często jak coś innego robię, to też z tymi pokrywkami, bo kupuję je po prostu hurtem. Patrzę tutaj, nie wiem po co. O, i lejemy. To jest miód wielokwiatowy, tak? Go traktujemy jak wielokwiat. On zawiera tutaj w sobie i rzepak, i trochę akacji, i kwiaty wiosenne. Rzepaku czystego nie wybieraliśmy, bo nie był gotowy, pszczoły go nie posklepiły. Miód musi być gotowy do wybierania i wiecie co, ramka powinna być wysklepiona przynajmniej w 1/3 całości, bo jeżeli nie jest posklepiona, miód nie jest dojrzały i on później potrafi w słoiku skisnąć. Dzisiaj wygląda to ciut inaczej. Tam żeśmy jechali, to w kartofelkach
kaczki pływały. Podchodzimy już dzisiaj troszeczkę z humorem do tego wszystkiego, ale wczoraj no były łezki, były. Taki żal. No ale co zrobić? No taka jest praca rolnika. Rano wstajemy, cieszymy się, mamy plany na cały dzień, pracujemy, a później przychodzi jedna chwileczka i po wszystkim. No jak żeśmy podliczyli dokładnie, ile deszczu spadło, to spadło 106 litrów przez jedno popołudnie. No i wygląda jak wygląda. Tutaj agrowłókniny nie zabraliśmy. Teraz musi to wszystko tutaj troszeczkę wsiąknąć i za kilka dni będziemy ją na łące rozkładać, żeby ona obeschła. Dobra. Biorę, obrywam truskawki, bo komary gryzą. Ale je wklepało. Ale tutaj jest ich. Zobaczcie, jak czerwono na krzaczku. Dobra, nawet się nie pamiętam. A mówiłeś, że jutro będziemy tu kapustę sadzić. Może ryż posadzimy. Chyba w doniczkach, tak. O, ryż to tak. Trzeba zacząć się rozglądać za sadzonkami. Grzęzne, bo ugrzęzne. Tak, ugrzęzne. Grzęzne. W takich warunkach truskawek jeszcze nie zbierałam. Tak wykociuranych jeszcze też nie miałam, ale... Owoce są bardzo duże, piękne i pada. Pada! Nareszcie deszcz. Nie wiem, czy mamy się już teraz śmiać, czy płakać. Dzisiaj to już jest nam wsio równo. Wybierzemy jednak tą agrowłókninę, wyciągniemy ją na łąkę, żeby ona nie stała. Tutaj, o. Tutaj mówisz, ją wyciągniemy? Okej. Okay. No to bierzemy się za agrowłókninę. Jak wyciągniesz tam, to może się stać co z naszym flizem. Tak, dostanie nóg. Ale tutaj są kamerki, to szybko złapią. Hello. Będziesz mi mężu oglądał później w swojej kamerce. Hello. Co, da rady to wyciągnąć? Czekaj, pierwsze trzeba to być. O matko. A taka była piękna, nowa. Bialutka, czyściutka, w tym roku kupiona. Chodźcie, zobaczycie, jak turkuć wygląda, bo wielu z was nie wie. Patrzcie. On bardzo gryzie i trzeba uważać, żeby nie ugryzł palca w palec, bo niestety to się paprze. Patrzcie, jaki wielki. Skuba nie spływa. A i to kraulem leci, kurde, na plecach. Ty to masz humor. To jest najgorszy szkodnik, ale wypasiony. No ja myślałem, że to kurde, ja jestem najgorszy szkodnik. Nie, jest jeszcze gorszy od ciebie. Woda ciepła. Wiecie, jak najlepiej myć ręce, jak są bardzo brudne? Namoczyć, troszeczkę piasku i szorować. I nie jest to żart. Kiedyś przecież gospodynie wszystkie garki szorowały piaskiem. Tak samo i ręce z najgorszego brudu. W pierwszej fazie umyję właśnie piasek. Tak mi zawsze babcia z dziadkiem uczyli. Kąpać się można na polach. Ma ktoś namiary na sadzonki ryżu? Jestem chętna. A w tym czasie mamusia ma dylemat, gdzie i którą kanę posadzić. No to muszę się spytać, no wszystkie są ładne, ta jest ładna, o. I te czerwone to są jednakowe, tak? Tak. A ta będzie na żółto. No na żółto, miały być dwie żółte, ale jedna jest żółta, tak. Druga widzę taka ta jest ładna, kolorowa.
No, to tą i pewno ta ci się podoba. Ta mi się podoba i tą sobie biorę. No to sobie bierz i sadź. Będę sadzić. Ty sadź, zostało jej jeszcze kupę kwiatów do posadzenia. Pod folią, jeszcze muszę przywieźć. Aksamitki jeszcze musisz wysadzać. A są też byczki, tak? Śmierdziuszki, no. Tak? No pewnie, że są. Posiane czy w doniczkach? Przecież kwitną pod stołem, są na półce, tam co Edziu zrobił. Ojej, patrzcie jaka mina. Mamuśka nie zauważyła. Zapomniała. Że tam są. Co musimy ziemi przywieźć. Przywieziemy. Później będziemy jechać na pole, patrzeć jak to tam wszystko wygląda. To ci przywieziemy. Dobrze. Wracam na swoje stanowisko. A ja idę na swoje. To idź. A ja idę do swojego. Chwila skupienia. Żeby nie przelać miotku. Każdy ma swoje zajęcie. I chwila ciszy. Chwila ciszy. Edziu jest tak skupiony, że aż mu wszystko z rąk leci. Ze strachu. Ze strachu, tak, ze strachu. Ty, ze strachu. Pustych przystoi nie ma. I mimo, że na polu teraz akurat nie prace stanęły, bo w kartofelkach pływają nam kaczuszki, to zajęcie mamy. Koło domu jest bardzo dużo pracy. Teraz akuratnie rozlewamy miód i ten miód, który tutaj jest, to jest wielokwiat. On ma w sobie rzepak, akacje, kwiaty wiosenne, wszystko to, co gdzieś tam po troszku kwitło, co pszczółki przyniosły, jest traktowany jako wielokwiat. On się dosyć szybko skrystalizuje, bo ma w sobie, tak jak mówię, właśnie rzepak. No i teraz takie pytanie, bo często zadajecie pytanie, czy miód, jak się krystalizuje, to jest dobry, czy dobry jest ten, który się nie krystalizuje. Miód naturalny, taki prawdziwy, ma się skrystalizować. Koniec, kropka. I ma się skrystalizować jednolicie. Jedynie tylko mieszany, jak jest mieszany lipa z czymś tam, nie? Już nie pamiętam teraz. Jak jest akacja z innym miodem, czasem robi się taki, no dziwnie. Takie jakby chrupki, to tak, ale ogólnie on ma być jednolity. Jeżeli wytrąca wam się cukier na samym spodzie, od spodu, a tutaj jest taki dziwny taki, to jest miód, no nie do końca prawdziwy. Prawdziwy, dobry miód ma być ładnie skrystalizowany. No i teraz kwestia krystalizowania się miodu. Najszybciej krystalizuje się rzepak. On w stan stały przechodzi już po 2-3 dniach. Lipa też się krystalizuje. No ogólnie z wyjątkiem akacji wielokwiatowy miód zawsze jest, podlega szybkiej krystalizacji. Tak, akacja najdłużej, ona potrafi rok, nawet ponad rok być płynna, tak samo jak i spać iglasta, zwłaszcza jodłowa, tam jak jedziemy do Edzia siostry, to ona właśnie taką spać ma, to jest miód bardzo późny, przeważnie wybierają już nawet i we wrześniu, ale to jest miód taki ciemny, czarny, kwaskowy, przepyszny miód. Dla mnie chyba tak naprawdę jeden z najlepszych miodów. I on potrafi nawet 2 lata się nie krystalizować. Ja już mam od Hani miód, mamy miód od Hani. 2 lata stoi w słoiku, bo przywieźliśmy sobie kilka słoików i jeszcze jest płynny. Także no, krystalizacja miodu zależy od jego gatunku. Nalewanie jest takie żmudne. Naprawdę idzie tutaj przysnąć, boli ręka, bo tutaj ten słoik się trzyma, jednak on ma wagę 1,20 kg i tak cały dzień to ręka boli. Edziu tutaj zakręca, etykietkuje, wczoraj robiła to córka, a dzisiaj jest zmiana. Mężu do mnie przybył. Nie miał innego wyjścia. No jak nie miał innego wyjścia? Musiał przyjść? Ty to robiłeś z własnej, zrobiłeś to z własnej nieprzymuszonej woli. Nie tłumacz się, że się etykietki skończyły, tylko zakręcaj. Które teraz etykietki dawać? No z napisem wielokwiat. A to nie ma znaczenia jakie? Nie, nie ma znaczenia. Widzisz, nic się nie skończyło. Szukasz wymówki? Chciałby. Jeszcze żeśmy nie opracowali własnej takiej szaty graficznej na etykietkę.
teraz się zajmiemy na tym i nazwę pasieki. Szukamy nazwy dla naszej pasieki, takiej oryginalnej. Nazwa pasieki już jest, tylko żona się nie chce zgodzić. No, Edziu już ma taki plan. Pasieka nad myślą, a ja pasieka w dzikim zakątku. I tak teraz nie wiem. No i zrobimy tutaj, niech widzowie wybiorą, bo mamy pasiekę nad rzeką Myślą w Olchach, tam są Olchy. No i w zasadzie, czy tam stoją na polach, czy tutaj, to jest nad Myślą. A ja znowuż w dzikim zakątku, bo i tam, i tutaj jest taki dziki zakątek. No i się nie możemy zdecydować, czy pasieka nad Myślą, czy pasieka w dzikim zakątku, dziki zakątek. Pomóżcie, wybierzcie. Większość wygra. I zobaczymy, czy wygrałam ja. Czy wygrał mąż? Nie. No co, nie ma co głosować? Tutaj nie będzie damska solidarność. Myślę, że będzie uczciwie. Sama się śmieje z tego, co mówisz. Ja wiem, że kobiety zawsze trzymają sztamę, ale tutaj myślę teraz, że to będzie... Zobaczymy. Się okaże. Coś powiedział, ale... No to powiedz. No wszystkich facetów wyblokowałaś. A te panie, które tam były za mną, zagłosowały, też zablokowałaś. Tak, to prawda. Dużo osób zablokowałam. Jeżeli przekraczały, zwłaszcza panowie, było tak, że jeżeli przekraczają granicę dobrego smaku i w ogóle, to niestety jest blokada. Tak samo z innymi osobami. Jeżeli są wulgarne, niekulturalne w stosunku do innych widzów, w stosunku do uczestników, którzy oglądają, współtowarzyszą, powiedzmy, w moich filmach czy coś, takie osoby blokuję, bo nie toleruję wulgaryzmów, ubliżania drugiemu człowiekowi. Można napisać naprawdę wszystko i bardzo często mi piszecie, poprawiacie mnie, zwracacie mi uwagę w kulturalny sposób, za co bardzo dziękuję. Można zachować się z kulturą, a nie po prostu jak, już też nie powiem co, słoma z butów wystaje i człowiek jedzie po człowieku. To nie na tym to polega. Część miodu robię z pąkami róż. Są to pąki wysuszone, odpowiednio oczywiście wysuszone. I zakupiłam je, jak byliśmy w ziołowym zakątku. One dla miodu nadadzą taki aromat róż, posmak róż i ciekawy właśnie bukiet smakowy. Tutaj kilka dni temu zalałam sobie pierwszą partię. One i tak zostaną wypchane na wierzch. Jak zalewałam, to były w środku, a teraz pływają na wierzchu. A część dam orzecha włoskiego. Z orzechem włoskim miód jest przepyszny. Ten orzech, jak postoi tak kilka tygodni w miodzie, nabiera takiego ciekawego smaku i miód też przechodzi aromatem orzecha. Jest naprawdę przepyszny, ale który lepszy? Nie wiem, no chyba jednak ten z różyczką, bo jest taki i zapach, i posmak róży. Ale z orzechami też. Zobaczcie, jak te pąki się zatapiają. Dobra. I one teraz są na samym dole. Ładnie to wygląda. Ale już zaczynają iść w górę. Ale teraz ładnie to wygląda. Krople powietrza, jak idą w górę, i te płateczki róż. Żeby to tak chciało zostać na dnie, to by wyglądało ładnie. No ale niestety one nie zostaną. I dobry, prawdziwy miód stawia zawsze słupek. Co znaczy, że stawia słupek? Zaraz Wam tutaj pokażę na drugim słoiczku. Dobra. O, teraz z orzeszkiem pójdzie. Zobaczcie, jak się nalewa miód do słoika, tutaj się stawia taki słupek.
To znaczy, że miód jest dobry, dobrze odparowany, posklepiony. Takiej najwyższej jakości. O, jakaś pszczółka przyleciała. Jeszcze troszkę brakuje. O, tego mi brakowało właśnie w tym słoiku. Tej kapeńki. I orzechy to samo. One... O, zobaczcie. Patrzcie, jak pąki już wędrują do góry i tutaj już jeden jest na górze. Później taki pąk, jak ten miód, on się zacznie krystalizować i jak doda się z łyżeczką do letniej herbaty, herbata ma taki ciekawy posmak, różany i miodowy. Fajne połączenie. Kontakt do mnie będzie podany w opisie. Także kliknijcie sobie palcem w tytuł filmu i tam będzie numer do mnie. Jeżeli nie będę odpisywała, nie bójcie się, na drugi, na trzeci dzień, ale odpiszę na SMS-y. Można dzwonić, ale tak między 18 a 20, bo w dzień no ciężko jest mi odbierać telefon, a wieczorem już tak powiedzmy 18-20 już telefon przy sobie mam. I ewentualnie jak coś odbiorę, gdybyście się nawet danego dnia nie dodzwonili, próbujcie drugiego dnia. Ja staram się oddzwaniać, ale gdybym nawet nie oddzwoniła, to do upadłego. Do upadłego. Aż mnie złapiecie. Ty się do niej grasz. Jesteśmy już po pracy i miód rozlany. Na polu woda, jeździmy każdego dnia po 2-3 razy dziennie tam zaglądać, tak jakby to miało spowodować wyparowanie tej wody. Niestety na razie jeszcze nie wyparowała, no ale śmiejemy się, no co mamy zrobić. Teraz zajadamy sobie truskawki z miodzikiem i tutaj mam akurat ten z różyczkami. Róże wypłynęły na wierzch. Ale smak przepyszny. One mają teraz, ten miód ma taki posmak delikatnie różany, pachnie różyczkami. No jest fajny tak z truskaweczkami. Niam, niam. Ty się naprawdę doigrasz. Ty się doigrasz. Ty dzisiaj będziesz, jak to zawsze dziadek mówił, ty będziesz beczał baranim głosem, czy jak to się mówiło? Płakał baranim głosem, no już nie wiem, w każdym razie się doigrasz. Na dzisiaj to będzie tyle. Wypijemy kawkę i jedziemy jeszcze raz zobaczyć na pole. A nuż widelec, może tamta woda wyparowała. Do następnego.